W dzisiejszym materiale pokażę Państwu kilka fajnych srebrnych monetek, które do mojego zbioru ostatnio trafiły. Są to w większości monety w standardzie łacińskiej unii monetarnej, ale dwie z nich, tutaj jedna, jeden lir i pół franka, to monety jeszcze sprzed tego okresu, czyli o tej samej wadze, ale wyższej próbie srebra. Zapraszam Was na odcinek z nowościami w moim zbiorze. Szanowni Państwo, witam na kanale Srebrne Prowokacje. Na początku standardowo przypominam, subskrypcja, dzwoneczek, jeżeli nie chcecie, żeby ominęły Was kolejne materiały, które dla Was przygotowuję. Dobrze, słuchajcie. Fajne monetki łacińskiej unii monetarnej. O łacińskiej unii monetarnej już dosyć sporo na tym kanale było. Przypomnę, że jest to, można powiedzieć, pewnego rodzaju pierwowzór dzisiejszej strefy euro, który istniał formalnie, został założony w roku 1865, a wszedł w życie w 1866. Chodziło generalnie o to, żeby ustandaryzować system monetarny i takie kraje jak Szwajcaria, Francja, Belgia, Włochy podpisały akt, w którym zdecydowały, że ich system monetarny będzie ujednolicony. I to, co tutaj widzicie, te monety właśnie, to są monety o nominale 1, tak? Czy to będzie lir, frank, czy tutaj dinar, ale wszystkie te monety to srebro 5 gramów i próba 835 od tego okresu. Wcześniej, jeszcze właśnie przed standardem łacińskiej unii monetarnej, te drobne nominały, tutaj mamy dwa takie przykłady, zaraz będzie o nich więcej, to srebro próba 900. I słuchajcie, na początku, patrząc na tą tackę, macie tutaj różne kraje, tak jak powiedziałem, wszystkie te monety takie same są. No i warto się zastanowić nad jedną rzeczą. Słuchajcie, dzisiaj jak podróżujemy sobie po krajach zachodnich, bo w Polsce tego nie mamy, dajmy na to, jedziemy do jakiegoś miasta większego turystycznie, Paryż, Madryt, może Mediolan, Wenecja, Rzym. Jeżeli zapłacicie w sklepie, to resztę dostaniecie w monetach, które jak się im przyjrzycie, każda jest z innego kraju. Naprawdę widać, że ten system działa i te pieniądze z różnych krajów są wymieszane. I zastanawia mnie, czy te 150, 120 lat temu wyglądało to podobnie, no bo jednak mimo wszystko podróżowanie dzisiaj, a podróżowanie te 150 lat temu, no to jest troszeczkę inna historia, tak? Dzisiaj wsiadamy w samochód, w samolot i jesteśmy za chwilę w dowolnym miejscu Europy. Mówiąc za chwilę, w przypadku samolotu to może być 2-3 godziny. No kiedyś jednak tak łatwo nie było. Natomiast musiał istnieć problem wynikający z handlu i wymienności waluty, że taki twór jak łacińska unia monetarna został wprowadzony. Jestem ciekawy, co wy myślicie na ten temat. Czy idąc gdzieś na targ, sklep, czy ulicę ze sklepami, dajmy na to w Paryżu, na przełomie wieku XIX i XX, sprzedawcy mogli wam wydać właśnie w różnych monetach, czy raczej były to tylko monety francuskie. Dobra, słuchajcie, wróćmy do tego, co mam na tatce. Zacznijmy sobie tutaj od monet najstarszych. Najstarsza moneta, którą tu widzicie, to 1 lir z roku 1808. I to jest, słuchajcie, moneta włoska z napoleońskiego Królestwa Włoch. Ja ostatnio przygotowywałem materiał na ten temat. Zapraszam, jest to, był publikowany w zeszłym tygodniu. Pokazywałem tam większe nominały. Natomiast no właśnie w międzyczasie udało mi się trafić taką monetę. Monetę, powiem Wam szczerze, z której nie jestem specjalnie zadowolony. Kupiłem ją tylko dlatego, że cena była w miarę atrakcyjna, bo zapłaciłem za nią około 50 zł. Więc wydaje mi się, że nie było to jakoś specjalnie duże jak na ten typ monety. Dodatkowo jest to mennica, mamy tutaj literę B pod datą, mennica w Bolonii, nakład, o ile dokładnie pamiętam, to jest w około 150 tysięcy. Taka ciekawostka, że monety tej właśnie z tej mennicy na katalogu UKOIN nie ma, natomiast na katalogu Numista jest i jest oznaczona, że jest to moneta rzadsza. Jak sprawdzałem za granicą, ceny tych monet nawet w takich stanach są znacznie wyższe, no dlatego zdecydowałem się na zakup, aczkolwiek nie ukrywam, że docelowo do kolekcji na pewno będę polował na coś, co jednak tutaj wizerunek Napoleona Bonaparte, bo to jest, tak jak powiedziałem, moneta włoska, ale właśnie z Napoleonem Bonaparte, gdzie ten wizerunek będzie ładniejszy. 5 gramów, srebro 900, fajna monetka, fajna nowość do zbioru. Kolejna monetka, jeżeli idziemy chronologicznie, to
również moneta sprzed okresu łacińskiej unii monetarnej, ale moneta francuska, mamy tutaj Ludwika Filipa i jest to pół franka. Jest to pół franka z roku 1846 z mennicy paryskiej. I te monety z tym wizerunkiem, myślę, że są bardzo dobrze znane w Polsce. Najczęściej trafiają się pięciofrankówki. Można powiedzieć, że 99% chyba, a o ile nie 99,9% monet właśnie z tym wizerunkiem, mówimy o monetach srebrnych, bo złoto to jest osobna historia, to są monety pięciofrankowe. Ich jest naprawdę dużo. Natomiast mniejsze nominały, jeżeli chcemy znaleźć, no to jest już naprawdę trudno. Raz, że ceny tych monet są zdecydowanie wyższe. Dwa, że stany, które się trafiają, zazwyczaj są słabe, tak? To trzeba sobie wprost powiedzieć i trafić monetę jednofrankową czy dwufrankową w ładnym stanie, no to nie jest taka prosta sprawa. No idzie za tym no po prostu cena, czyli mamy, te monety są rzadsze, droższe. I ze względu na to, że chyba bardziej funkcjonowały w obiegu, ze względu na siłę nabywczą, no to też są mocniej zużyte. No i mi udało się właśnie takie pół franka do kolekcji monet dołożyć francuskich. Jestem z niej bardzo zadowolony. Dobra, słuchajcie. Idziemy dalej, idziemy do monet już z okresu łacińskiej unii monetarnej. Tutaj mam kilka tych monet. Zacznę sobie może tak grupowo. Tutaj mamy Serbię. Jeden dinar. 50 para, czyli pół dinara. I to są monety z roku 1879, czyli można powiedzieć w miarę z początkowego okresu łacińskiej unii monetarnej. I podobnie, z dinara jestem w miarę zadowolony. One też są w miarę takim płytkim stemplem tutaj bite i ten portret tutaj władcy na monetach, które widzę bardzo często, jest wytarty. Tutaj na tej 50 para właśnie możecie sobie to zobaczyć, jak to wygląda. Te 50 para, podobna historia jak w przypadku tego lira z Włoch, tak? Była moneta w dobrej cenie, więc kupiłem, natomiast stan jej, na pewno będzie to moneta przeznaczona gdzieś do wymiany czy do odsprzedaży, jeżeli uda się trafić monetę w ładniejszym stanie, no bo nie jest, jest po prostu za mocno wycierana, żeby wytarta, żeby ją w kolekcji zostawić. Aczkolwiek trudno właśnie taką monetę w ładnym stanie dostać. Czyli tutaj mamy Serbię 1879, kolejna Serbia to jest 1897, czyli już troszeczkę późniejszy okres, jeden dinar również, Aleksander I. Za tą monetę dałem, słuchajcie, 31 zł. Ta moneta jest już jakiś czas u mnie, ja jej nie pokazywałem, dlatego traktuję ją dzisiaj jako pewnego rodzaju nowość, bo chciałem ją zestawić z tymi monetami. Dzisiaj ta moneta jest już zdecydowanie droższa. To pomimo tego, że jest to drobna monetka i w miarę dostępna, natomiast można, no, jak sobie prześledzicie ceny na aukcjach, to zauważycie, że właśnie ceny tych monet dosyć mocno ostatnio wzrosły. Czyli mamy tutaj Serbię u góry. Idziemy sobie teraz tutaj na prawą stronę. Tunezja. I słuchajcie, Tunezja, 1 frank, rok 1892. Protektorat francuski generalnie, tak? Czyli w Tunezji również wybijano monety dokładnie w tym samym standardzie, co w Francji. Przyznaję szczerze, że przeczytanie tego mnie przerasta. Natomiast monetki są bardzo fajne, bardzo ciekawe, takie bardziej egzotyczne. Parametry te same. Tutaj jako taka ciekawostka, też coś, co ostatnio do mnie wpadło. Przyznaję szczerze, że nie pamiętam, czy wam to pokazywałem. Też monety tunezyjskie, natomiast monety z brązu, 10 centów, 5 centów, tak się prezentują. Możecie zobaczyć, jak wygląda dziesiątka w porównaniu z jednym frankiem, jaka to jest duża różnica. Te monety są zdecydowanie większe. Jak jesteśmy przy monetach z brązu, czy też były one czasami, nie wiem dokładnie, tutaj chyba mamy brąz, natomiast wiem, że były również miedziane. Tutaj mamy San Marino, tak? 5 centesimo, tak się to chyba czyta, z San Marino. Bardzo fajna, bardzo ciekawa moneta. Mam monety srebrne również, kiedyś o nich też materiał był, ale myślę, że warto będzie jeszcze ten materiał kiedyś powtórzyć i pokazać troszeczkę szerzej właśnie z, między innymi właśnie z tymi monetami niekruszcowymi. I słuchajcie, najmniejsza monetka, zacznę może od niej tutaj, idąc już, zmierzając do końca. Najmniejsza monetka, 20 centesimi Włochy, tak? Czyli to
Ta sama historia, co mówiłem w przypadku monet francuskich o drobnych nominałach. Monetka, ze względu na to, że mocno funkcjonowała w obiegu, zazwyczaj jest mocno wytarta i znaleźć ładną sztukę naprawdę nie jest łatwo. Ja z tej konkretnej monety jestem zadowolony. Ma taką, widzicie, taki nalot, czy to jest, chyba to nie jest patyna, to jest jakiś brud, ale nie będę tego czyścił. Fajna monetka, 20 centesimi do zbioru. Hiszpania, jedna peseta, 1903, Alfonso XIII. I słuchajcie, przechodzę do, tak miałem pokazać, tak. Przechodzę do ostatniej monety, która jest no najdroższa, jeżeli chodzi o całe to zestawienie, a jeżeli popatrzymy sobie na rocznik, w którym została wybita, bo tutaj mamy 1912, to jest moneta najnowsza tutaj z wszystkich monet, natomiast najrzadsza, bo jest to moneta z Czarnogóry, z Mikołajem. O tych monetach zrobię sobie jeszcze dodatkowy materiał, jeden per. Bardzo fajna moneta, zdecydowanie rzadziej spotykana niż te wszystkie pozostałe, które tutaj Wam pokazałem, i tym samym zdecydowanie droższa. Czarnogóra. Czyli takie nowości, słuchajcie, w moim zbiorze wylądowały. No i jeszcze raz, dajcie mi znać w komentarzu, co Wy myślicie na temat tego, jak kiedyś wyglądało płacenie w sklepach. Czy faktycznie ludzie wychodzili z miksem monet z różnych krajów, czy też może, tak jak w przypadku tutaj Szwajcarii, jednak na terenie danego kraju dominowały tylko i wyłącznie monety, na przykład w Szwajcarii, szwajcarskie. Tutaj mamy jednofrankówki szwajcarskie. Jestem ciekawy, co na ten temat myślicie. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego krótkiego materiału. Zapraszam Was na kolejne filmy. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.